Informacja z ostatniej chwili. Jak podaje Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, zaginęła matka Polka. Wyszła z domu i do tej pory nie wróciła. Każdy, kto posiada jakiekolwiek informacje na temat miejsca pobytu zaginionej, proszony o pilny kontakt z policją. Dwa tygodnie, gdy włączał jej kolejkę, siadała wygodnie. Mechanik w średnim wieku, ona niedoświadczona, przychodziła codziennie, tak była zachwycona. Było jej tak dobrze i chciała być z nim wszędzie, żeby wieczorami odpalał jej łabędzie. Było skromne, bez lampki szampana. Gdy zaczęła rodzić, wezwali Wuhana. I tak matka Polka powiła pierwsze dziecię. A co było dalej, na pewno nie zgadniecie. Matka Polka piękna, więc każdy przy niej krążył. Mając lat 15, znowu była w ciąży. Zabrakło mi podkładu, cztery każde z innym i dalej daje czadu. Przykładem dla narodu, więc wszyscy jej szukamy. Tylko w niej nadzieja, ją jedyną mamy. Piękną matkę Polkę, jak sama się nazwała. Nie może być inaczej, musi wrócić cała. W policach prężnie zbiórka, trwa na Rutkowskiego. Tymczasem matka Polka znalazła kolejnego. Po co? No, matka Polka nasza zaginęła, a ten się pyta po co? No, trzeba dzwonić po wszystkich. Po Wałęsę i po Kaczyńskiego. Tak, słucham? Tak? Tak, redaktor Wolski przy telefonie, tak? A znalazło się, tak? Jest? Tak. O Jezu, no Boże, całe szczęście, no jest, znalazła się. I co? A gdzie ona była? Gdzie? Dobrze, tak? Gdzie jest? Tak, zaraz podamy informację na Filipanda, tak. Dziękuję bardzo, do widzenia. No i co? I gdzie jest? Podobno jebła to wszystko i pojechała w Bieszczady.